Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Granblue Fantasy Relink, w serii, która zwie się Pierwsza Kapadnia. Jest to seria, w której zajmujemy się grami, które z jakiegoś powodu przykuły moją uwagę, zainteresowały mnie i zafrapowały. Jeżeli chodzi o serię Granblue Fantasy, nie wiem za wiele. Wiem, że była chyba jakaś gacza na smartfony swego czasu. Nie wiem, czy jeszcze istnieje, wydaje mi się, że nie. Wiem, że ostatnio było mordobicie, takie mano-mano, klasyczne z tymi postaciami, ale nie załapałem się na żaden z tytułów wcześniej z tej serii. Czekałem za to bardzo długo na Relink, bo jest to tytuł, który ma parę ładnych lat opóźnienia, jest w czymś, co często określane jako production hell, czyli piekło produkcyjne. Ten tytuł miał pod górkę i wreszcie wyszedł, więc doczekałem się, bo czekałem bardzo długo. Link macie na dole w przypiętym komentarzu. Gra normalnie kosztuje w dniu premiery, bo nagrywam to w dniu premiery, a wy to oglądacie dzień później. Wersja standardowa kosztuje 259 zł, a wersja specjalna kosztuje 339 zł i jeżeli chcecie bonusy DLC, które w tym momencie wyszły, to lepiej od razu jest kupić wersję specjalną. Ja kupiłem podstawową, bo wydaje mi się, że no, zawarte w specjalu bonusy mnie aż tak bardzo nie interesują, albo przynajmniej nie na tyle, by wydać prawie stówkę więcej. Więc przeskakując dalej do tego, z czym się je Granblue Fantasy Relink. Jest to tytuł, który wyszedł 1 lutego 2024. Jak dobrze pamiętam, pierwszy raz słyszałem, że miał wychodzić koło 2020, czy jakoś tak, może 21. Już nie pamiętam dokładnie. Producentem jest Cygames Incorporated. Wydawcą również Cygames jest i na Steamie w chwili obecnej ma 1710 recenzji mieszanych, 64%, tak? 64% z tego jest pozytywne. Ta gra ma średni start. Na dzień dobry wam mogę powiedzieć, że ja się nie zetknąłem z żadnymi problemami, ale większość negatywnych recenzji odnosi się do tego, jak często się crashuje, wywala, jak bardzo niestabilna jest i ogólnie są problemy techniczne, więc ja nic z tego nie zaznałem. Jak tak patrzę, to ludzie grę oceniają bardzo dobrze, a jej pecetową adaptację raczej średnio. Jest to tytuł, który od pewnego czasu ma swoją wersję demo na PlayStation 5, a na PC-cie nie. Powinno wam coś powiedzieć. Albo Sony zapłaciło za wyłączność pseudo, albo twórcy nie byli wystarczająco pewni swego, by pokazać wersję demo na PC-cie. I faktycznie, oglądając sytuację, mam wrażenie, że PC-towa wersja powinna posiedzieć jeszcze troszkę w piekarniku. Tym się zajmiemy za momencik. Najpierw zahaczmy o DLC, jakie są do tego tytułu i jest tego... No 5 to jest za dużo powiedziane. Raczej powiedziałbym, że 4, bo mamy pakiet ulepszający, który daje nam tą unikalną, specjalną broń. Full Sword of the Apocalypse, czyli to jest taki bardziej endgame'owy miecz apokalipsy, miecz zwiastujący katastrofę, w pełni ulepszony, dzięki czemu można z niego korzystać na początkowych etapach gry. Może go używać wyłącznie kapitan, więc jest to dla naszej głównej postaci, głównego bohatera bądź bohaterki, bo mamy wybór postaci, o tym zaraz. I zarzucić broń na tą postać można, więc to jest jakby jedno samo z siebie, to kosztuje 60 zł. Teoretycznie wydaje mi się, że nie jest warte swojej ceny, ale tak jak mówię, nie złapałem, bo nie zaciekawiło mnie na tyle. Prócz tego mamy pakiet kolorów 1, 2 i 3, każdy z nich kosztuje 36 zł, albo paczkę od 1 do 3, która kosztuje 89 zł i wszystkie te rzeczy są zawarte w Special Edition, czyli jeżeli złapiecie edycję specjalną, tą podkręconą, droższą o prawie, może nie 180 zł, to wtedy macie wszystkie DLC na chwilę obecną dostępne, zawarte w edycji specjalnej. Tak jak mówię, ja się nie skusiłem, bo nie przekonali mnie. Co do tego, kim i z czym mamy tutaj do czynienia, to nie ma tworzenia postaci jako takiego, ale jest wybór, podobnie jak w Genshinie. Do Genshina będziemy dzisiaj mocno nawiązywali i możemy wybrać albo głównego bohatera, kapitana, albo główną bohaterkę, panią kapitan. To jest ta sama postać, o zbliżonych animacjach, tych samych możliwościach, wszystko jest tak samo. Dialogi, z tego co rozumiem, powinny uwzględniać płeć postaci. Fabularnie jesteśmy tą samą istotą, która spełnia to samo zadanie w historii. Jeżeli chodzi o dostosowanie naszej postaci, to później w rozgrywce powinny się pojawić pewne elementy, jak zmiana koloru, czy dostosowanie drobnych elementów naszego wyglądu, żeby no, grać tym, czym chcemy, ale kapitan jest takim travelerem z Genshina na sterydach, bo jest to postać faktycznie prowadząca tą historię do przodu. To jest coś bardziej jak Link z Zeldy niż Traveler z Genshina. Owszem, mamy tutaj postacie poboczne, jest ich sporo, będziemy odblokowywali nowe i będą one z nami biegały, wykonując dodatkowe ataki i możemy również zaprosić innych graczy do wspólnego grania, możemy latać z innymi graczami, ale jeżeli chodzi o postacie do wyboru, to na starcie płeć jest tylko, a potem jest dużo różnych do ogrania. Jeżeli chodzi o fabułę, to jest zamieszana i z tego co rozumiem jest chyba bezpośrednią kontynuacją Granblue Fantasy, o której nie za wiele wiem. Od pierwszych minut gry są nawiązania do rzeczy, które się zdarzyły i bohaterowie przypominają jakby jakie są relacje między nami, co oznacza, że łatwo nam w to też wsiąknąć i wejść. Nie poczułem się jakoś wybitnie odcięty, że no nie znam oryginału, więc tutaj nie wiem co jest grane, bo wszyscy się ładnie przedstawili, powiedzieli kto co i jak, zarzucili parę żartów, więc było to proste i przyjemne do zrozumienia. Z mojej perspektywy jest ok, a fabuła jest taka, że lecimy do w sumie miejsca docelowego chyba tego co było i nagle staje się tragedia. Bachmutu, smok, którego możemy przywołać do pomocy, buntuje się i i nasz latający statek leci w płomieniach i spada gdzieś tam sobie w dżunglę, a my z buta próbujemy podróżować dalej, ogarniając co i jak. Tu w fabule się zatrzymamy i przejdziemy do grywalności i zarówno o fabule, jak i o grywalności chciałbym powiedzieć, że to jest mój pierwszy rzut okiem na to, co my tutaj mamy. Spędziłem w tym tytule jakąś godzinkę z hakiem, więc nie zaszedłem jeszcze daleko, to są pierwsze wrażenia z tego, co widziałem, więc jeżeli chodzi o grywalność, gra jest bardzo podobna do Genshina w tym, co robi. Są drobne różnice, na przykład sterowanie jest na bardzo wysokim poziomie, ale nasza postać strasznie wysoko skacze i to dziwnie wygląda, dziwnie się z tym czuje, ale oprócz tego mamy mnóstwo ataków, znacznie więcej ataków niż w Genshinie, czyli to nie jest tak, że możemy odpalić na tej postaci to i to, zmieniamy na inną postać, tylko nie. Tutaj blokowujemy nowe skille, ustawiamy je sobie na tam pasku ataku i mamy albo jakieś firebole czy anemobole, nie wiem jak to nazwać, a za chwilę będziemy mieli pioruny, nie pioruny, każda postać ma swoje, mamy lekki i ciężki atak, targetowanie przeciwników, doskakiwanie i wejdy, blokowanie na głównym bohaterze przynajmniej, co więcej jak klepiemy bossa, bo część rozgrywki jest bardzo Genshinowa, że biegniemy i leci na nas drobnica do wyrżnięcia, a momentami przeskakujemy na walkę z bossem i to jest bardziej Monster Hunter. Mamy wielkiego bysiora, którego trzeba sklepać dla surowców albo dla czegoś tam innego i całym teamem musimy to rozegrać, żeby go zaorać, bo ma na sobie pancerz, nie jest łatwy do zajechania, więc na dzień dobry w tutorialu, właściwie w tych pierwszych minutach grania ta gra jest bardziej wymagająca niż Genshin w endgame'ie, ale nie jest trudna, przynajmniej na standardowym poziomie trudności jest tak, że no pobijało mnie troszkę, ale jest fajnie. Największy minus jaki widzę w tym momencie w gameplayu to jest fakt, że przeciwnicy są gąbkami na obrażenia, nie jakimiś strasznymi, ale troszkę powyżej tego, co chciałbym zobaczyć na dzień dobry w rozpoczęciu rozgrywki tutaj. Wracając do tych wszystkich rzeczy, jest tego dużo więcej jak klepiemy się z bossem, o to chciałem powiedzieć, to gdy go odpowiednio osłabimy i naładujemy nasze postacie, możemy odpalić tak jakby ulty, ataki specjalne, które jeżeli dobrze skoordynujemy, to każda postać się odpali i zmasakrujemy wroga. Jest to fajnie rozwiązane, system walki mi się podoba, jeżeli przychodzicie tutaj z moich Genshinowych serii, jest to upgrade systemu Genshinowego. To co nie jest upgrade'em, to są mapy, które są na dzień dobry cudne, piękne i podoba mi się to bardzo, ale pograłem niecałą godzinkę, więc jeszcze nie widziałem jak duża powtarzalność tych elementów, które widzę jest, z tym, że są one znacznie bardziej zamknięte, nie są tak otwarte jak Genshinowe mapy, więc to jest tak jakbyśmy wbili na jakąś fabularną domenkę w Genshinie i przechodzili z miejsca na miejsce, nie mogąc za bardzo odbić. Jest mnóstwo sekretów, mnóstwo bonusów do znalezienia, ale nie ma tej otwartości, że wespnę się na to drzewo i polecę dalej i sobie skoczę, tylko no mamy lecieć w tamtym kierunku. Tak wygląda początek. Czy dalej jest większa swoboda? Otwarty świat? Może, nie wiem, jeszcze tego nie spróbowałem, będę robił na dniach kolejne odcinki. Zapewne nie stała seria, nie przesadzajmy, to nie jest gra live service, ale coś tam jeszcze z tego powinno się pojawić. Na dzień dobry gierka mi się podoba, może nawet bardziej niż się spodziewałem, więc te mieszane recenzje patrzę na nie, rozumiem dlaczego są mieszane recenzje, ale mi się gra podoba, więc jest hurdur. Jeżeli chodzi o grywalność, to bym wspomniał jeszcze jedną rzecz, nim polecimy dalej, czyli najgorszym elementem tej gry na moment obecny dla mnie jest sam początek tutoriala. Uczymy się sterować, poznajemy wszystkie postacie, jest git i nagle wyskakuje na nas pierwszy wróg, wiwerna, rozpościera skrzydła i trzeba ją sklepać. I ta wiwerna sobie wisi i wisi i macha skrzydłami, a my jej nie możemy ominąć, bo jesteśmy zablokowani z każdej strony niewidzialnymi ścianami, które zresztą zdarzają się w tej grze bardzo często. I klepiemy, i klepiemy, i klepiemy. Jest gąbką na obrażenia, a my klepiemy. Wyklepaliśmy wystarczająco dużo, nauczyliśmy się, no to teraz użyjmy i wejda, albo bloku, albo czegoś. Więc gra zamiast postawić nas przeciwko falom wrogów i z informacją, no masz zrobić 3 bloki, 3 wejdy i zabić tam 3 przeciwników, czy coś w tym stylu, to blokuje nas przy jednym wrogu, który nie porusza się tak jak metaczurle w Genshinie i mamy to sklepać. Jest to bardzo wybijające z rozgrywki. Może nie tyle straciłem fan z grania, co było takie zostałem chamsko na tutorialu zatrzymany. Zamiast dać mi poskakać, poczuć to jak wyglądają walki, to jest takie no a teraz wykonaj blok. No a teraz to i ten przeciwnik wisi, ani go ominąć, ani przed nim ziwejdować, poza tym momentem kiedy iwejdować mamy. To mi się nie podobało i to jest na razie jedyne co mi się bardzo nie podoba. No, prócz niewidzialnych ścian. No, ale to wiadomka. Jeżeli chodzi o sterowanie, leciałem na padziku konkretnie od 8-bit do. Ta gra była robiona z myślą o padzie do PlayStation 5, więc weźcie to pod uwagę. Znaczy, oryginalnie była robiona z myślą o padzie do PS4, nie PS5, ale na PS5 podobno działa mega. Jeszcze nie próbowałem. Na tym padzie grało się fantastycznie, przy czym jest bardzo dużo różnych kombinacji i kminienia. Na przykład ten super hiper atak, który możemy odpalić, odpalamy wciskając obiegałki, czyli przyciski z obu gałek muszą zostać wciśnięte w tym samym momencie, żeby odpalić super atak, co oznacza, jak się możecie domyślić, że wszystkie inne przyciski są bardzo mocno okupowane i obindowane z każdej strony, żeby to działało poprawnie. Jest Jest dużo tutaj, jest dużo więcej niż się spodziewałem, że będzie, jeżeli chodzi o sterowanie, ataki i kombinacje. Na dzień dobry wygląda, a mamy tylko lekki atak i ciężki atak, a po chwili jest, aha, ale tu jeszcze fireball, ale to jeszcze to, a tu jeszcze lokowanie i na lokowaniu to działa inaczej, ataki z powietrza, plunging ataki, jest tego bardzo dużo. Nie leciałem jeszcze na klawiaturze i myszce, nie wiem jak dobrze się w to będzie grało na starym gryzoniu i mechanicznej. Co do strefy wideo, jest bardzo ładna, podoba mi się. Są drobne zarzuty nawiązujące do tego, że fizyka różnych rzeczy, tam Havok i nie Havok, to nie, chyba nie silnik Havok, coś innego jest użyte. Fizyka zachowania różnych elementów działa tym gorzej, im więcej klatek mamy odpalonych, czyli gra była robiona z myślą o 60 klatkach animacji na sekundę i na PS5 działa to poprawnie. Na PC-cie jest troszkę inaczej, bo w wersji na 30 klatek działa tak jak na PS5 na 60. Przy 60 widać jakieś takie dziwne zacięcia w fizyce przy poruszaniu się, a przy 120 jest bardzo dziwnie, podobno. Ja leciałem na 120 i nagranie jest wykonywane w 60. Nie widzę żadnych większych problemów z tym mechanizmem z mojej perspektywy. Ja tych bugów nie odczułem. Jeżeli chodzi o resztę grafiki, jest cudna. Miejsca, po których się poruszamy, są 10 na 10. Animacje bohaterów są super. Drobny clipping, czasem nie większy niż w Genshinie. Wszystko wygląda tak jak powinno, zachowuje się tak jak powinno. Grafika jest z mojej perspektywy zachwycająca, jest ogromnym plusem tej produkcji. Jeżeli chodzi o strefę audio, to na dzień dobry zaznaczę, że leciałem z japońskim voice actingiem i jest on fenomenalny. Jeżeli chodzi o dźwięki trafień, wybuchów, czary, to jest plus minus to, czego się spodziewacie, brzmi dobrze, a muzyka jest mega. Strefa audio również jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o bugi, to ludzie strasznie narzekają na nieudaną premierę, crashowanie się gry, nieodpalanie się gry, jakieś błędy i problemy. Nie spotkałem się z niczym, widzę, że ludzie się na to prują, ale z ręką na serduchu ja nie miałem żadnych problemów. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to kiepski start produkcji, słaby tutorial, to znaczy troszkę mech tutorial jest, ale dalej same plusy. Prawa audio wideo jak najbardziej na tak, gameplay, wszystko jest na tak, może poza pierwszymi mapami, które są bardzo zamknięte, czy dalej są bardziej otwarte, nie wiem, jeszcze nie dotarłem. Jeżeli chodzi o wymagania systemowe, to nie należą one do najniższych, minimalnie 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 10, a procesor tak jak Intel Core i3-K 9100 lub AMD Ryzen 3200G, 16 GB RAMu, a grafika taka jak GeForce GTX 1060 z 6 GB RAMu lub Radeon RX 580 z 8 GB RAMu. DirectX 11 zainstalowane i co najmniej 90 GB wolnej przestrzeni na dysku. Ta gra nie będzie zbytnio puknąć, to nie jest live service, to jest zamknięta produkcja, bardziej jak Zelda niż jak Genshin. Myślcie o tym w ten sposób. Mamy również dodatkowe uwagi, zalecany jest dysk SSD 1080p przy 30 klatkach z grafiką na standardowym poziomie. Te wymagania powinny uciągnąć. W zalecanej konfiguracji jest zauważalnie więcej, na przykład procesor taki jak Intel Core i7 8700 lub Ryzen 5 3600. Wciąż 16 GB RAMu, to mnie zdziwiło, spodziewałem się, że już będą sugerowali 32, a grafika taka jak GeForce RTX 2080 z 8 GB RAMu i Radeon RX 6700 XT 8 GB RAMu. I to wszystko wraz z dyskiem SSD oczywiście jest zalecane dla konfiguracji 1080p i 60 fps z grafiką na poziomie Ultra. Ja leciałem jeszcze więcej, 120 fps, ale mój komp to jest overkill dla tych wymagań. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to nie ma języka polskiego, ale jest pełne udźwiękowienie w języku angielskim, japońskim, a interfejs i napisy w języku angielskim, japońskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, brazylijskim, chińskim uproszczonym oraz tradycyjnym, koreański i francuski jest również. Jeżeli któryś z tych języków wam odpowiada, no to super, bo gierka zapowiada się mracznie, no ale to jest początek. Coś jeszcze powinienem powiedzieć? Nie, macie chwilę bez mojego monologu? I reasumując na koniec, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń, to nie jest gra live service, to jest zamknięty produkt, kupujecie i macie całą zamkniętą historię i nie czekacie na żadne aktualizacje, tylko odpalacie i lecicie tyle ile chcecie lub tyle ile macie czasu, odblokowując rzeczy bez jakiejś dodatkowej specjalnej farmy. Tu nie ma dungów, które trzeba farmić, żeby wyciągnąć lepszy sprzęt, nie ma takiego chamskiego RNG, nie ma rolowania po postacie, nie ma mikrotransakcji na chwilę obecną poza tam drobnymi dodatkami do dokupienia jak farbki czy ten jeden specjalny miecz, który chyba nawiązuje do podstawowej wersji gry. No i tyle, to jest pełna zamknięta produkcja, którą jak kupicie, to możecie przejść i dodać do kolekcji gier, które macie skończone. Granblue Fantasy Relink znajdziecie na dole, link w przypiętym komentarzu. Wersja standardowa kosztuje 259 zł. Wydaje mi się, że warto poczekać na patche, zobaczyć jak się sytuacja rozwinie i wtedy zadecydować, czy fajnie jest to złapać teraz, czy może poczekać na jakieś mocne i sensowne promocje. To nie jest Genshin Killer, z drugiej strony to jest tak przyjemna, tak fajna giereczka, że zamiast wybijać 30 godzin streama z Genshina, to ja będę siedział i upał w to, bo jestem frajerem. Więc tyle, życzę wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych gierek do ogrania, miłego do następnego i hej! I strasznie trudno nagrywa się, kiedy Kitku leży na kolankach i mruczy zawzięcie. I jej nie obchodzi, że ja mam do opowiedzenia jakąś historię i odcinek do nagrania. Ją bardziej interesuje to, że moje kolanka są ciepłe, a pod bluzeczkę da się wejść i mruczeć, więc hurdur durdur.